Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. Stajemy w Dzień Narodowego Święta Niepodległości do uroczystego apelu, aby oddać hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. Pamiętamy o twórcę niepodległego państwa polskiego, Romanie Dmowskim, Ignacym Daszyńskim, Wojciechu Korfantym, generale Józefie Harnerze oraz o wodzu naczelnym marszałku Józefie Piłsudskim. Jeli ci liście drzeci ścinać, byś nagi stał i głowę skinał. Jeli ci oczy z ognia upić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupie. Jeli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I oto stanął sam, otarty, jak martwa chmura za kratami. Nawet cierpiący, albo martwy. Panie marszałku, jak z perspektywy czasu ocenia pan walkę Polaków w Panie Podległości? Co było wówczas dla pana najważniejsze? Myśmy się porwali z motyką na słońce. Dmuchali przeciwko wichurze nieufności. Pogardy dla tych, co się dbażą na takie szalone czyny. Ale jedyny strach nas ogarniał. Żebyśmy się nie stali śmiesznymi w historii. Żeby nie przysporzyć narodowi polskiemu jeszcze jednego upokorzenia. Żyła w nas ta wściekła ambicja własnymi siłami wytworzyć nowe wartości polskie w tych ciasnych granicach, jakie nam zakreślono. Panie marszałku, a dlaczego to właśnie pan powierzono ten urząd? Za jedną rzecz ten człowiek był witany. Za jedną rzecz niezwykłość jego mogła być uznana. Za jedną rzecz powtarzam. Za to mianowicie, że nosi ten mundur i że był komendantem pierwszej brygady. Wybiła godzina rozstrzygająca. Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie. Sama chce budować swoją przyszłość, rzucając na szale wypadków własną siłę orężną. Brygadierze, myśmy tak wierzyli, żeśmy ojczyzny naszej przednio strażą, że doczekamy się tej świętej chwili. Strumienie naszej krwi serdecznej zmarzą przyszłości winy. Ginących pacierzy, skruszę do hańby pęd. Brygadierze! Myśmy jeszcze...
Że przyjdziesz w jasnej szacie, w diademie
z białych róż, że serce nam uderzą, na czas w jeden dom, że dłonie się sprzymierzą, pieśń jedna zerwie złom. Dziś padła wieść radosna, dziejowy wypił czas, złocista przyszła wiosna i bawi pośród nas. Dano mi wszystko do rąk, dla upiększenia mojej pracy, dla upiększenia moich wspomnień, dla honoru i zaszczytu moich dzieci. Dano mi miano naczelnika. I tobą był ten wicher, co płaszcze im tarnął. I tobą były te grzmoty armatnie na niebie. Ciebie nieśli wraz z Polską i wraz z krwią na wargach. I jak w wolność wierzyli, tak wierzyli w ciebie. Patrz się i słuchaj, oto Polska idzie. Żywcem męczeńskiej pogrzeba na trumnie. I zmartwychwstaje królewsko i dumnie. Po bólach zbrodni i walk w ochycie, by jako onki z wielkopańskim gestem zająć swe miejsce i zawołać: jestem! Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zapusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski, bo polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Zaraz po pierwszej wojnie światowej powstał piękny mapy, już nowy. Tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski, dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Bardzo, bardzo dumna. Na pewno dumni są rodzice. Na pewno dumna jest mała ojczyzna, ale może być dumna również ta wielka Rzeczpospolita Polska. Dziękujemy jeszcze raz wam bardzo serdecznie. Jestem wzruszony, bo jak słowarną dziewczynkę śpiewającą ją niepodległej, to serce rośnie, ale trudno opanować emocje. I teraz powiem tak. Ojcowie niepodległi, którzy patrzą na nas z góry, czego oni chcieliby od nas teraz? Takie pytanie możemy sobie postawić. Żyjemy w takim momencie i w takiej sytuacji, że na szczęście nie musimy bronić naszej ojczyzny w sensie żołnierskim. I to jest wielki sukces, że nie musimy bronić tej ojczyzny, ale powinniśmy jej strzec. Jak to powinniśmy robić? Ja myślę, że żyć codziennie, patrząc na siebie, chciałbym, żebyśmy byli bardziej wobec siebie życzliwi, bardziej otwarci, mniej zakamuflowani. Myślę, że oni by tego chcieli. Ale na pewno w każdej miejscowości są tacy ludzie, którzy
oddali swoje życie, narażali swoje życie, swoje rodziny po to, żeby tą polskość utrwalać, żeby ona była. I to jest ważne, żebyśmy wszyscy o nich pamiętali. Za owacje nastające świadczy o tym, jak to była akademia. Ja gratuluję wszystkim tutaj nauczycielom i uczniom. Dziękuję bardzo nauczycielom za przygotowanie tego, uczniom za wykonanie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Oczywiście osoba Bogu była i ciężko mówić. Dzień dobry Państwu. Ja nie w charakterze patrona medialnego teraz, ale po prostu Polaka. I wiecie Państwo, że wolność mierzymy różnymi miarami. Można mierzyć krwią, można czynną postawą obywatelską, społeczną, ale można mierzyć również tym, co w nas powinno trwać i właśnie dzięki temu my przetrwaliśmy. Dzięki naszej polszczyźnie i tradycji. Ponieważ jestem zwolennikiem tradycji, mam dzisiaj dwa kotyliony. Dla szkoły jeden. I bardzo proszę panią dyrektor. A drugi kotylion jest dla wspaniałej dziewczyny. Wspaniałej pieśniarki, już można powiedzieć. Proszę Państwa, wszędzie idzie to z podkładu. A pierwszy raz, a tu mam na wielu imprezach i uroczystościach, ta dziewczyna, ta piękna, cudowna uczennica zaśpiewała to w naturze. A natura jest najpiękniejsza. Ponieważ boję się, że coś ukuje, a to jest do przywieszenia sobie, to bardzo proszę. Gratuluję Ci. Panie wójcie, my się dobrze znamy. Ten drugi kotylion miał być dla pani. Ale my się jeszcze spotkamy podczas sesji i na pewno pan dostanie. Dobra. To wiele pokoleń śpiewało tutaj tak patriotyczne pieśni. I nie tylko w tym roku. Pamiętam przygotowany chór przez Adama Krypczanina na świętej pamięci. On był rewelacyjny występ. Tych występów było mnóstwo. Mówiąc o twórcach niepodległości naszej ojczyzny, należy wymienić także, a może przede wszystkim, tych, którzy wydają obecnie owoce tej walki o niepodległość. A osobą tą jest pani dyrektor Roma Kuratkowska, która od 35 lat kształtuje tutejszą społeczność Wielgorasu. Zabiega o rozwój tej szkoły i tej wioski. Oto owoce tej walki o niepodległość, która zaczęła się 100 lat temu. Dlatego chciałbym teraz wszystkich prosić o powstanie i gorące z całego serca brawa dla pani dyrektor. Proszę Państwa, 100 lat niepodległości, a może 100 lat dla pani dyrektor. 11 listopada 1918. Zapamiętamy już na zawsze. 11 listopada 1918. Zapamiętamy. Teraz wiem już na pewno.
Słychać TV.